Cześć! Dzisiaj wybrałem się na stację kolejową Słupkowo. Słupkowy znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, gminie Słupkowy. Znajdujemy się aktualnie na Kociewiu, czyli na takim bardzo fajnym rejonie. Ja bardzo go przynajmniej lubię. Powiem, że zapraszam na prezentację. Po prostu zobaczymy, co będzie. Z tego intra, to jest dowodowa stacja wyposażona jest w miejsce na rowery, tutaj leży taki sobie semafor, jest dosyć ciekawy. Mamy tutaj nastawnię dysponującą SB, która jest w budynku. Wyposażone jest oczywiście w dwa perony, dwie krawędzie, można odjechać stąd w kierunku Tczewa, Bydgoszczy, Gdyni. Semafory wyjazdowe, co ciekawe, podwójny wyjazd. Mamy wyjazd tutaj i wyjazd tam. I oczywiście tutaj, że przystanek osobowy Słupkowy Centrum jest w drodze hamowania. Wiata peronowa, śmietniki, oświetlenie ładne i zegary. Znajdujemy się na linii 131 na około tym kilometrze. Tutaj mamy szlak na Bydgoszcz i przy okazji najbliższa stacja w tą stronę to Pelplin. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Tczew i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Słupkowy Centrum. Tak wygląda rozkład jazdy, niestety zbyt satysfakcjonujący nie jest, gdyż pociągi regionalne, po prostu to co tu jest, to woła o pomstę do nieba, ze względu na to, że mam trudny powrót do Elbląga, znaczy stąd jeszcze nie jest aż tak źle, że jest na Twardej Górze, w Arlubiu i tak dalej, bo tutaj są pociągi, które jadą tylko do Smętowa, niektóre na przykład tutaj, na przykład do Tegie albo do Warlubia po prostu no nie jadą. Także dobrze, z tego miejsca to już wszystko. Z tego miejsca, z dowodu dla serwacji, macie 08, cześć.